Cześć kochany, strasznie się cieszę, że mogłam wrócić do nagrywania po tej mojej przerwie. I dzisiaj troszeczkę taki krótszy, ale też spontaniczny filmik, w którym bardzo chciałam pokazać Wam moje must have na lato. I zależało mi na tym, żeby uniknąć robienia z tego filmu takiego klasycznego poradnika wypełnionymi rzeczami, które wszystkie znamy, typu filtry, żele aloesowe, tego typu sprawy. I po prostu bardzo chciałam pokazać Wam takie rzeczy, które lubię albo stosuję każdego lata, już od lat bez zmian, albo takie rzeczy, które dopiero ostatnio do mnie przyszły i które mi się strasznie spodobały, którymi już może dzieliłam się z Wami w jakiejś części na Instagramie, ale też takie, których Wam jeszcze nie pokazywałam, więc myślę, że będzie parę fajnych rzeczy, które możecie sobie po prostu wypatrzeć. I w sumie jeśli chodzi o taką ochronę przeciwsłoneczną, to mam jedną ciekawostkę, o której kiedyś pisałam na blogu i tutaj na dole w opisie będziecie miały wszystkie linki, ponieważ to jest bardzo ciekawa rzecz, nad którą ja tutaj się nie chcę za bardzo rozwodzić, bo o tym suplemencie można by nagrać cały osobny film. A jest nim astaksantyna i to jest naprawdę bardzo silny przeciwutleniacz, który w fantastyczny sposób chroni naszą skórę przed promieniowaniem i zwiększa jej odporność na słońce właśnie. I wydaje mi się, że to jest świetna rzecz dla dziewczyn, które mają bardzo wrażliwą na słońce skórę, bardzo jasną karnację, zawsze są poparzone, zawsze czują troszkę w taki nieprzyjemny sposób skutki lata i tej ekspozycji. Jeśli macie taki problem, że faktycznie zawsze ta Wasza skóra jest wyłączona trochę słońcem, wymęczona promieniowaniem, na początku, nie wiem, na jakimś wyjeździe zawsze, nawet jeśli stosujecie filtr, jesteście trochę poparzone, trochę różowe, to bardzo, bardzo dziewczyny polecam Wam włączenie suplementacji astaksantyną na jakiś czas przed wyjazdem. Najlepiej zacząć już teraz, jeśli jakieś takie wyjazdy planujecie, ponieważ faktycznie to jest rzecz, która bardzo, bardzo pomaga wrażliwym osobom. Oprócz tego, że jest super zdrowa, na dole podam Wam troszkę linków, to faktycznie działa. Więc jeśli wiecie i czujecie, że samo stosowanie filtra w Waszym wypadku to za mało, no to polecam astaksantynę, jest naprawdę świetna. To jest taka jedna z takich ciekawostek, może mniej znanych rzeczy. Oprócz tego moim filtrem w ciągu nadchodzących miesięcy może myślę dwóch, albo pewnie może nawet więcej, ponieważ całkiem przypadł mi do gustu, jest filtr Senel. Ja tak naprawdę tutaj nie chciałam za bardzo pokazywać filtru, bo to jest taki klasyk, o którym wszystkie wiemy, natomiast pomyślałam sobie, że wspomnę o tym, ponieważ on jest koloryzowany i faktycznie koloryzowany filtry to jest to, co tak naprawdę na przestrzeni lat jakoś najlepiej się u mnie sprawdzało, ponieważ ściąga ze mnie konieczność używania podkładu na wyjazdach i jeśli uda mi się znaleźć taki, który ma dobry odcień dla mnie, a ten na przykład jest ok, bo jest taki bardziej żółty, wpada żółte tony, to bardzo się cieszę i takie produkty akurat lubię, więc jeśli jakimś cudem jeszcze nie testowałyście koloryzowanych filtrów, to bardzo, bardzo polecam. Jednym z moich mniejszych must have i takim pazurkowym odkryciem tego roku, też od kiedy przestałam nosić hybrydy, już to jakiś czas trwa, jest lakier ze sklepu H&M. I to jest taki lakier wypełniony lśniącymi drobinkami, on też jest lekko perłowy, daje taki jasno-perłowo-niebieski odcień na paznokciach i uwielbiam go za to, że naprawdę wiele wybacza. Paznokcie nie muszą być idealnie pomalowane, nawet jeśli w jakimś miejscu odpryśnie, to i tak wszystko wygląda super. Dostaję bardzo dużo pytań od różnych dziewczyn o ten lakier na żywo. Ja po prostu uwielbiam takie lśniące lakiery, więc to jest taka moja słabość, a ten jest naprawdę bardzo, bardzo udany i zupełnie uroczy. To jest kolor Showtime. Ja próbowałam wiele takich lśniących lakierów już u siebie, bo naprawdę je lubię i to jest jeden z fajniejszych, jakie miałam w ogóle. Przy tym zasycha bardzo, bardzo szybko i to jest jego ogromna zaleta, więc nie muszę czekać ani bać się, że jakoś to mi się wszystko popsuje. Wiele lakierów z drobinkami zasychało u mnie dość długo i miałam z nimi problemy, ale faktycznie zmywanie go jest trochę upierdliwe. Są na to patenty. To może jeszcze innym razem, ale jeśli Wy macie też jakieś, to napiszcie koniecznie o tym w komentarzach. Następną rzeczą, którą uwielbiam w tym sezonie i tak naprawdę to jest taka rzecz, którą uwielbiałam całe życie ze względu na to, że no nie wiem, chyba
chyba u mnie w domu przewijały się rzeczy tego typu i teraz, teraz to, że one wróciły w postaci takiego modowego trendu, bardzo cieszy moje serce. To są rzeczy crochet albo rzeczy robione na szydełku i tutaj mam akurat taki sweterek, taki crop top z Monki. To nie jest taka klasyczna szydełkowa rzecz, ale pokazuję ją tutaj, żebyście mniej więcej wiedziały, o co chodzi, ponieważ akurat ten jest naprawdę śliczny i bardzo go lubię. To tak naprawdę szukam tego typu rzeczy na Vinted, ponieważ tam bardzo, bardzo wiele użytkowniczek, dziewczyn robi własnoręcznie tego typu rzeczy i udało mi się kupić też taki strój kąpielowy, którym jestem zachwycona, więc polecam zerkać tam i myślę, że to jest też bardzo fajna sprawa, że możemy kupić coś zrobionego własnoręcznie przez po prostu inne dziewczyny i jakoś je tam wspomóc. Z tego względu też kolejną rzeczą, która do mnie troszeczkę wróciła w tym roku, przed którą się opierałam, a która była moją wielką miłością, kiedy byłam w gimnazjum, w podstawówce, są bransoletki przyjaźni i ja tutaj mam parę. Ja robiłam je swego czasu bardzo intensywnie, naprawdę to robiłam. Miałam taką piękną książkę, która pokazywała, jak wykonywać różne wzory, takie nawet bardziej skomplikowane. Natomiast tutaj znowu jakoś tam przeszperałam Vinted w poszukiwaniu dziewczyn, które je jeszcze robią i o dziwo znalazłam parę. Natomiast moja najbardziej ulubiona, którą kupiłam, to jest ta, taka jasna. I to jest też, to jest ten rodzaj wzoru robionego troszeczkę inaczej, tak jak widzicie tutaj. Ja do tego poziomu nigdy nie doszłam, ale zawsze mi się strasznie podobał. Wrzucę Wam też linki do profili tych użytkowniczek, u których te rzeczy kupowałam. Więc w sumie ta tak naprawdę najbardziej mnie cieszy, ale też staram się ją oszczędzać, nie eksploatować, bo też jedna, którą dostałam, noszona jest przeze mnie non-stop i już troszeczkę się zużyła. Oprócz tego, jeśli chodzi o taki kosmetyczny hit, to jest rzecz, którą używam od wielu, wielu lat. Jeden z moich ulubionych rodzajów kosmetyków. Róż w kremie, róż w płynie. Ja uwielbiam te róże ze względu na to, jak pięknie stapiają się skórą, jak bardzo naturalnie wyglądają, jaki ładny efekt dają. Natomiast ostatnio skusiłam się na róż marki Rare Beauty. To był jeden z pierwszych kosmetyków tej marki, jakie przetestowałam. Jestem nim naprawdę oczarowana. Jest fenomenalny. Wszystkie odcienie są świetne. Ja miałam ogromny problem z tym, żeby się na jakiś zdecydować. W końcu wybrałam odcień Anchorage, ale tak naprawdę myślę, że jeszcze się na jakiś zdecyduję i oni mają też genialne brązery w sztyfcie. Chyba takie najfajniejsze brązery do takiego naprawdę ekspresowego nakładania. One pięknie się rozprowadzają. Niestety wiele z tych odcieni stacjonarnie jest niedostępnych. Jakoś przez internet nigdy nie chce mi się tego zamawiać. Natomiast jeśli zastanawiałyście się nad tymi różami w kremie, to tak, są fenomenalne, są przepiękne. Myślę, że tak jak mówiłam, to nie będzie mój jedyny odcień. Jestem z niego strasznie zadowolona. Faktycznie, jeśli chodzi o produkty tego typu, to jakościowo tutaj to wychodzi wszystko na plus. I kolejnymi kosmetykami, do których wracam bardziej intensywnie w okresie letnim, chociaż tak naprawdę używam ich troszeczkę przez cały rok, są samoopalacze. I ja lubię te produkty takie bardziej delikatnie brązujące, ale zdarza mi się używać też tych mocniejszych, jeśli zależy mi na takim większym efekcie, trochę szybciej. Jeśli chodzi o te mocniejsze produkty, to bardzo lubię dalej Mark in Bain, to jest taki produkt w sprayu. Trzeba się troszkę nauczyć sobie z nim radzić. Ta forma sprayu ma zalety i wady. Ja osobiście bardzo ją lubię i w połączeniu z taką rękawicą, którą potem mogę sobie to ewentualnie jeszcze gdzieś rozetrzeć, to idzie mi z tym naprawdę całkiem sprawnie. Natomiast taką nowością, którą kupiłam nie wiem, z 2 tygodnie temu, może nawet troszkę mniej, jest taki brązujący krem do ciała Liren. Ja bardzo lubiłam brązujące produkty tej marki właściwie zawsze i to jest chyba taka, jeśli chodzi o drogerię, to jest chyba taka moja ulubiona marka od samoopalaczy. I oni wypuścili nową serię, która po prostu wygląda bardzo ładnie, więc też zwróciłam moją uwagę. Pomyślałam sobie, że zaryzykuję. Tam tych produktów jest parę, natomiast ja wybrałam Mocha Cream i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, głównie z tego względu, że ten efekt jest
faktycznie ładny, bardzo subtelny, ale bardzo naturalny i ja u siebie na szczęście na razie jeszcze nie wyczuwam tego zapachu samoopalacza. To jest rzecz, której naprawdę bardzo, bardzo nie lubię. Nie spotkałam się jeszcze z osobą, która by to robiła, ale jeśli to jest któryś z Was, to dajcie znać. Ja faktycznie tego zapachu jakoś na sobie potem nie mogę znieść i ten kosmetyk podoba mi się za to, że po prostu sam w sobie ładnie pachnie, ale ta nuta samoopalaczowa potem się jakoś po prostu nie wybija, więc najwidoczniej ta formulacja jakoś im się udała. Troszeczkę taką rzeczą z kategorii pierdółki są mini opakowania. Ja bardzo lubię mini opakowania ze sklepu Muji. One są dość drogie, są tam sprzedawane chyba jakoś pojedynczo, głównie. Natomiast to są jedyne pojedyncze opakowania, które naprawdę nigdy mi nie zawiodły, w których nie popsuły mi się pompki. Pompki w nich są naprawdę udane i naprawdę dobrze wykonane. Z tego względu wydaje mi się, że warto sobie przynajmniej takie opakowanie kupić. I w okresie letnim one bardzo, bardzo często mi się przydają, głównie jeśli gdzieś wyjeżdżam i przelewam do nich różne kosmetyki, które chcę ze sobą zabrać. Natomiast zależy mi na tym, żeby po prostu nie jakoś dodatkowo się nie obciążać. Zaczęłam przelewać do nich też wcierki, toniki, jakiegoś własnego rodzaju formulacje. Jestem naprawdę niesamowicie zadowolona. Ale zdarza mi się też bardzo często, szczególnie jeśli gdzieś wyjeżdżam, przelewać do nich złote olejki. Złote olejki to jest moja wielka słabość, jeśli chodzi o ten okres letni. Ja wiem, że generalnie ludzie dzielą się chyba na takich, którym, czy kobiety dzielą się na takie, którym to w ogóle nie podchodzi i to jest zupełnie nie ich bajka, i na takie, które złote olejki uwielbiają. Ja oczywiście należę do grupy numer 2. Mam ich całkiem sporo, testowałam też wiele tych, które są na rynku dostępne i mam takich swoich ulubieńców, zupełnie różnych, ale więc jakby ciężko mi polecić wam jakby jeden najlepszy, bo to też zależy od tego, kto jaki odcień woli, jaką macie karnację, jaką wielkość drobinek tolerujecie, czy wolicie taki bardziej perłowy efekt, czy może taki bardziej świetlisty. Ja całkiem miło wspominam złoty olejek Nux, choć jeśli chodzi o trwałość tego efektu, to też nie jest najbardziej trwały olejek, jaki miałam. Natomiast ja bardzo lubię Nux też ze względu na zapach. To jest taki jeden z olejków, które zabierałam zawsze na wakacje, jeszcze będąc na studiach, i niesamowicie miło mi się kojarzy. A kolejną rzeczą będzie biżuteria, i to biżuteria naprawdę piękna, taka, która nadałaby się do filmu ASMR. Ja szukałam od jakiegoś czasu naszyjników z kwiatkami wykonanymi z koralików i znalazłam na Instagramie profil Inna Słodycz. Ta dziewczyna, która wykonuje tę biżuterię, jest naprawdę geniuszem biżuterii. Rzeczy są przepiękne, przecudowne, takie bardzo kobiece, bardzo subtelne. I pierwszą rzecz kupiłam w Warszawie w sklepie stacjonarnym. To był taki zestaw składający się z takiego pierścionka i naszyjnika z koralików, to jest taki pomarańczowy naszyjnik z różowymi kwiatkami. A później skusiłam się i zamówiłam sobie już ten, który teraz mam na sobie. Nie wiem, czy go widać, ale myślę, że skusimy się na jakieś zbliżenia później. I drugi dość podobny, ktoś tam się do mnie dobija. I drugi dość podobny, ale o ile tutaj te kwiatki są perłowe, może zobaczycie. O ile tutaj te kwiatki są perłowe, jaśniejsze, to tutaj są już o takie pastelowe, delikatne koraliki. I kwiatków tutaj mamy 3, a w tym troszeczkę więcej. Więc koniecznie zerknijcie sobie w opisie, rzucę wam jej profil, bo naprawdę dziewczyna robi przepiękne rzeczy. Ja myślę, że kupię sobie jeszcze jakąś bransoletkę, kiedy już zdecyduję, jaka najbardziej mi się podoba. Właściwie wszystkie nowości stamtąd zawsze jakoś tak bardzo do mnie trafiają. I też ta biżuteria wpisuje się właśnie w ten taki trend troszeczkę powrotu do przeszłości, który mnie niezwykle ostatnio urzeka, bo to są też takie rzeczy troszeczkę z mojego dzieciństwa, które wracają, i to jest naprawdę niesamowicie miłe. Jestem strasznie ciekawa, jakie są wasze hity na lato, jak takie letnie must have. Jeśli możecie mi coś, nie wiem, wypisać, podlinkować, cokolwiek chcecie mi pokazać, będzie mi niesamowicie miło, więc czekam też na wasze komentarze. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, to oczywiście będzie mi bardzo miło odpowiedzieć. Będzie też film o stosowaniu kosmetyków z witaminą A.
z retinolem w lecie, bo to jest też taka rzecz, o którą jedna z Was ostatnio zapytała i pomyślałam sobie, że to jest naprawdę świetny temat na filmik, więc będzie też taki materiał bardziej merytoryczny i troszeczkę dłuższy, pielęgnacyjny. Więc do zobaczenia, myślę, że w tym następnym filmie. Dzięki Wam strasznie za ten czas, który razem spędziłyśmy.